Dzień dobry, Stella na świecie. Jan Cieślar, łączymy się z Chinami. Zgadza się? Tak, pozdrowienia z Chin. Dobrze, słychać, póki co wszystko nie zapeszać. Okej, powiedz mi, co ty tam robisz? Pracuję w przedszkolu i nauczam angielskiego. Okej, a powiedz mi, ty chciałeś wyjechać do Chin? Jak to się stało? To był przypadek, bo wcześniej jak byłem w Cieszynie, pracowałem w Cieszynie, to bardzo chciałem wyjechać z tego kraju i po prostu nie wiązałem swojej przyszłości z Polską. Nie chciałem zostać w Polsce. I to był dosłownie przypadek, bo zobaczyłem na jednej grupie na Facebooku informację, że szukają osoby, która może uczyć angielskiego w Chinach. I się zgłosiłem i się dostałem. Także... Uczysz angielskiego w Chinach. No to fajnie. A powiedz mi, ty jesteś tak mniej więcej, jakie położenie? Co to jest za miejsce, miejscowość? Ja mieszkam w Zhengzhou. To jest prowincja Henan. To jest mniej więcej takie, ciężko powiedzieć, centralne Chiny, ale gdzieś tam tak na środku Chin mieszkam. Okej. Okay. Rozmawiamy w grudniu. Jaką masz pogodę teraz? Teraz akurat przyszła zima, więc... W dzień jest 10-11 stopni, a w nocy minus 1 do minus 4-5, zależy. A macie ogrzewanie tam jakieś? Tak. Rok temu, jak miałem, 2 lata temu w sumie, jak miałem stare mieszkanie, na którym mieszkałem, co moja firma mi zapewniła, to ogrzewanie było tragiczne, a teraz ogrzewanie jest naprawdę super i... Naprawdę jest ciepło w mieszkaniu i nawet nie czuć tego, że jest tak chłodno na zewnątrz. Okej. Okay. Znaczy chłodno dla... No tak. U nas też na pocieszenie nie jest za ciekawie, jeżeli chodzi o temperaturę. No ale tak, zima, grudzień, więc tak to wygląda. Co cię zaskoczyło, Janku, jak tam się pojawiłeś w Chinach pod względem, nie wiem, ludzi, zwyczajów, jedzenia? Może pozytywnie, może negatywnie? Możesz coś powiedzieć na ten temat? Czy możesz powtórzyć pytanie, jasne, bo tak, strasznie ścięło. Okej, okay, dobrze. Czy możesz... Jasne. Chodzi o to, co cię zaskoczyło, jak przyjechałeś do Chin. Oj, wiele rzeczy. Na pewno na pierwszym miejscu zaskoczyło mnie to, że ogromne budynki, ogromne budowle tutaj. Jedyne... O, na przykład ja mieszkam na 28 piętrze i to jest osiedle. Na moim osiedlu jest około 12-13 budynków, które mają po 32 piętra i ludzie w tym mieszkają. To mnie zaskoczyło. Druga rzecz, która mnie zaskoczyła, to że Chińczycy są bardzo życzliwi. Bardzo, bardzo życzliwi i bardzo pomocni. Trzecia rzecz, która mnie zaskoczyła, temperatura. No nie wiem, jakbym poradził sobie w Polsce teraz z tą naszą temperaturą, ale pamiętam, mój znajomy przyszedł odebrać tutaj z lotniska i zobaczyłem go w kurtce i on powiedział, że jest zimno, a było około 32 stopni, a to było lato. Ja patrzę się na niego, mówię, człowieku, ja oddychać nie mogę, mi jest cholernie gorąco, a on mówi, nie, przyzwyczaj się po paru latach. Po roku się przyzwyczaiłeś, no i się przyzwyczaiłem, więc to mnie też zaskoczyło. Ruch drogowy, ruch drogowy mnie bardzo zaskoczył tutaj, bo tutaj wszyscy jeżdżą, trąbią, tutaj non-stop trąbią, to trzeba im zostawić. Oni naprawdę, no cały czas, za każdym razem i możesz przekroczyć ulicę, kiedy tobie się to żywnie podoba. Za każdym razem przechodzień, tak to się mówi u nas, jest na pierwszym miejscu. Następnie jest osoba, która jeździ e-bike'iem, skuterem elektrycznym, a na trzecim miejscu jest samochód. Oni zawsze się muszą zatrzymać, to mnie też zaskoczyło. Zapachy mnie też zaskoczyły bardzo, bo jak tutaj przyjechałem, to jak poszedłem na zakupy do supermarketu, to ciężko mi było skończyć te zakupy, bo wszystko dla mnie śmierdziało, jak takie nasze stare skarpety, naprawdę. Okej. Naprawdę, dla mnie te zapachy były ciężkie, bardzo ciężkie do przetrawienia, ale po pewnym czasie tutaj już się przyzwyczaiłem i na dzień dzisiejszy tego nie czuję. Kolejna rzecz, poziomy ostrości jedzenia. Ja bardzo lubiłem ostre jedzenie w Polsce, ale tutaj to już jest totalnie inny level, gdzie mi powiedzieli, że jak
byliśmy w restauracji ze znajomymi i pani kelnerka, która mi powiedziała, że to jest nieostre, a dla mnie to było tak ostre, że ja nie mogę po prostu, ja się pociłem i aż płakałem. Chyba teraz szósta rzecz, która mnie zaskoczyła. Gorąca woda, to jest lekarstwo na wszystko tutaj. Jesteś chory, jesteś chory, jesteś przeziębiony, wszyscy ci mówią, pij ciepłą wodę. Nie wiem, masz wypadek samochodowy, nie wiem, coś cokolwiek, za każdym razem ciepła woda to jest lekarstwo na wszystko i też się przyzwyczaiłem do ciepłej wody. W Polsce jedyną, no ciepła woda tutaj to jest tak od 45 stopni do 85, którą można pić jak u nas, jak zimną wodę. Przyzwyczaiłem się do tego po tym czasie. Kolejna rzecz, w restauracjach, jak byliśmy w restauracjach, to za każdym razem w Polsce i w Europie, jak byłem w Europie, za każdym razem, kiedy jest jakąś wodę, za wodę trzeba zapłacić. Tutaj dają za darmo tą wodę i herbaty. Także to jest tak jakby po prostu przychodzisz do restauracji i dają ci to za darmo. Kolejna rzecz, a to już mnie moi znajomi o tym przekonali, że zresztą powiedzieli mi o tym, że pamiętaj, jesteś białą twarzą, tutaj zawsze będziesz fenomenem. Za każdym razem wszyscy ludzie będą na ciebie patrzeć i krzyczeć. Nigdy w to nie wierzyłem, ale w momencie, jak przyjechałem tutaj do Chin, no to zauważyłem to. Zauważyłem to naprawdę. Tyle razy, że czasami ludzie po prostu zatrzymują mnie na ulicy i proszą po prostu o zdjęcie. No proszę, no to rozmawiamy z gwiazdą, no to dobrze, to cieszę się. A masz... Tutaj większość z białą twarzą, z europejską albo po prostu są takim czymś wow dla tych ludzi. No tak, jesteś też wyższy, prawda? I potencjalnie masz więcej pieniędzy, bo jesteś z Europy, tak stereotypowo, chyba tak do tego podchodzą. Stereotypowo wyższy? No widziałem tutaj Chińczyków, którzy byli o wiele wyżsi ode mnie, więc tutaj jeśli chodzi o ten startup, że ktoś jest wyższy, no to tak, no to nie. Jeśli chodzi o zarobki, o pieniądze, no to dalej to zostaje, bo no niestety, znaczy niestety, stety dla nas, Europejczycy albo po prostu biali tutaj zarabiają o wiele więcej niż Chińczycy. Znaczy o wiele więcej niż Chińczycy, na przykład u mnie w pracy, no to ja zarabiam wiele więcej niż nauczycielki, które współpracują ze mną. A jak ci się pracuje? Tak w ogóle. Proszę? A jak ci się pracuje? Super mi się pracuje. Ja pracuję 3 godziny dziennie, także to jest idealna praca dla mnie. Zaczynam o 9 rano, kończę o 11. 8.50 zaczynam tak naprawdę moje zajęcia, kończę jeszcze z przerwą o 11.10, idę do domu, następne zajęcie zaczynam o 14.30, kończę o 15.16, zależy od dnia i no naprawdę łatwe życie tutaj. Dużo się nie pracuje, tygodniowo pracuję 15 godzin. A pracujesz zdalnie czy pracujesz stacjonarnie, że tak to nazwę? Stacjonarnie. Przedszkolu. Codziennie po prostu idę do tej, do przedszkola i codziennie mam po prostu styczność z tymi dzieciaczkami moimi. Okej. Okay. A powiedz mi jeszcze, jak Chińczycy postrzegają Polaków? W ogóle mówią coś o Polsce? O Polacy? Bardzo pozytywnie. A dlaczego? Znaczy, z mojego doświadczenia to bardzo pozytywnie, z racji tego, że co mi znajomi mówili tutaj Polacy, no to kolega, który był właśnie w Pekinie odebrać znajomych Polaków, którzy tutaj przyjechali do niego, no to kiedy sprawdzali paszporty, no to zobaczyli, że to są Polacy, no to służba celna powiedziała, o, że jesteście Polkami, super. Też, że akurat w tej prowincji, w której jestem, to wygląda to w ten sposób. Nazwa prowincji jest podobna do nazwy Polska po chińsku, więc za każdym razem, kiedy jadę windą i jacyś Chińczycy mnie nagabują i coś tam mówią do mnie, pytają skąd jestem, bo przeważnie jestem sam. Za każdym razem, jak widzą białego, to jest Ameryka albo Australia albo Wielka Brytania. Ja im mówię, że jestem z Polski i oni do mnie, o,
że okej, okay, że super, że z Polski, super, że z Polski. O, no to dobrze, dobrze, dobrze tak po prostu, że tak właśnie tylko, jest. Że to brzmi podobnie w ich języku Polska i prowincja, w której jestem, brzmi bardzo podobnie. Aha, dobrze, to już może nie, dlatego. Nie wnikajmy. A powiedz mi, jakie ty masz wspomnienia z Cieszyna? Myślę o takim właśnie domu rodzinnym, o szkole, o tutaj takich znaczy rzeczy. Ja tak naprawdę, ja się urodziłem w Cieszynie. Aha. Ale mieszkałem w Drogomyślu, a następnie technikum i studia w Cieszynie, oczywiście. Dobrze wspominasz szkołę? Czy... Moje technikum? To nie był mój wybór tak naprawdę, ale no dobrze wspominam. Dobrze wspominam technikum, a Cieszyn wspominam naprawdę super i na pewno wrócę do tego miasta, jak mnie wypuszczą z tego kraju, bo na razie... Jest ciężko się stąd wydostać. Znaczy, łatwo jest się wydostać, ale jeszcze ciężej wrócić. Także muszę poczekać może rok, dwa lata. Z Cieszyna najlepsze wspomnienie to są kanapki cieszyńskie, kino na granicy i cieszyńska Wenecja. To są moje trzy najlepsze wspomnienia z Cieszyna. Za kanapkę ze śledziem teraz oddałbym wszystko. Dobrze, to w takim razie wyzwanie zostało przyjęte. Powiedz mi jeszcze na zakończenie, zapytam cię o koronawirusa, jak tam sytuacja w tym momencie u was wygląda? Poza lokalnymi przypadkami koronawirusa, lokalnymi tutaj, gdzie znaleźli w jedzeniu albo w czymś, to w ogóle nie ma. Oni wprowadzili taki lockdown tutaj, że wszyscy, naprawdę, jeśli chodzi o tutaj ludność chińską, o społeczeństwo, to oni bardzo przestrzegają zasad. Do dzisiaj, jak wybuchł ten wirus, no to ja spędziłem 6 miesięcy w domu, bo wszystko było nie zamknięte, tylko nie mogłem pracować, musiałem spędzić 6 miesięcy w domu. Ja wróciłem z zagranicy, bo ja byłem na wakacjach, przed tym jak wirus wybuchł, byłem na Filipinach, wróciłem z Filipin tutaj do mojego miasta, to zamknęli mnie w mieszkaniu na 14 dni i przez te 14 dni miałem tą kwarantannę, następnie oni mieli wszystkie te swoje health code, takie kody, że odbył ktoś kwarantannę i na tej zasadzie się wchodziło do sklepu, to było na początku, a teraz to wygląda w taki sposób, że wszystko normalnie funkcjonuje, poza tym, że trzeba nosić maseczki w transporcie publicznym. A na zewnątrz, tak, jak idziesz ulicą, to nie musisz? Jak idziesz ulicą, to nie musisz? Nie muszę, ale wszyscy noszą. Nie muszę, ale wszyscy noszą. Rozumiem. Tutaj są przyzwyczajeni do noszenia tych maseczek, także każdy nosi te maseczki i tak naprawdę oni poradzili sobie, według mnie poradzili sobie znakomicie z tym wirusem. Zanim wróciłem do pracy, to miałem jeden test. W ogóle jak wyjeżdżam poza moją prowincję i wracam z prowincji, to oczywiście muszę iść do szpitala i zrobić test na koronawirusa. Za każdym razem oni mają takie i z tego co wiem, teraz wprowadzają szczepionki dla wszystkich. Okay. A uczysz się chińskiego? No uczę się chińskiego, ale to jest takie... Nie jest trudny język. A możesz na zakończenie powiedzieć coś na takie życzenia na nowy rok? Wow. Czy nie? Za dużo słów dla... A, okej. Okay. Ale że zdrowia i spokoju w nowym roku życzysz nam wszystkim? No, niestety okay, to... To za pół roku będziemy... Chciałbym sobie przypomnieć to. Dobrze. To za pół roku będziemy sprawdzać w takim razie znajomość twojego chińskiego, czy się coś jasne. Zwiększyło, czy nie. Słuchaj, bardzo ci dziękuję. Ja się bardzo cieszę, że połączenie jest w porządku, mimo różnych, prawda, naszych wcześniejszych rozmów na ten temat. Teraz cię muszę wyłączyć. Bardzo ci dziękuję za rozmowę. Stara na świecie, Jan Cieślak był naszym gościem i do zobaczenia. Może tutaj, w tej części Europy, dobrze? Bo ja się nie wybieram póki co tak daleko. Zapraszam. Dobrze, to porozmawiamy o tym po wyłączeniu. Bardzo dziękuję. Jan Cieślak jeszcze raz był naszym gościem. Do widzenia.